Oczywiście, że jest. On na pewno ją skrzywdzi. Tak uważasz? To taki miły chłopak. Nie sądzę. Nie daj się zwieść pozorom. Nikt nie będzie wykorzystywał moich córek. Nie pozwolę na to. Zacznij od schematu organizacyjnego firmy. Dzięki temu szybciej ją poznasz. Jak pani sobie życzy. Nazywam się Nelly. Nie musisz zachowywać się tak formalnie. Pani tu rządzi. Moja córka studiuje na tym samym uniwersytecie co ty, naprawdę? Nie wiedziałam. Nazywa się Lorena. Lorena, no jasne, znam ją. Przyjaźni się z Andreą, córką architekta Gutierreza. Nie mogę się pozbierać po tym, co stało się Diego. Więcej optymizmu. Wróci do zdrowia. Tylko to się liczy. To, co mu zrobili, było podłe. Najbardziej złości mnie, że nadal nie widzi świata za tą kobietą. Wciąż go kochasz? Z całych sił. Ta miłość jest silniejsza ode mnie. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Nigdy nie będę potrafiła zainteresować się innym mężczyzną. Byłbym zatrudniony w firmie? Tak, jak mówiłem. To uspokoi pańską żonę i daje jej poczucie bezpieczeństwa. Trzeba zachować pozory. A ta druga rzecz? Druga rzecz. Będziesz dostawał wynagrodzenia za dostarczane informacje. Nie wiem, czy uda mi się odzyskać zaufanie żony. Nie musisz tego robić. Wystarczy, że wrócisz do domu, podporządkujesz ją sobie i wyciągniesz z niej to, co nas interesuje. Kto nosi spodnie w twoim domu? Ty czy ona? Ja. Wydaje mi się, że się rozumiemy. Jestem tego pewien. Jeszcze żadna dziewczyna tak się Chiavie nie podobała. Z wzajemnością. Fajna z nich para. Adrian i Andrea też się dogadali. Zostaliśmy tylko my. Bardzo mi się podobasz i chciałbym z tobą chodzić. Zgodzisz się? Czemu nie? W telewizji mówili, że jacyś ludzie poturbowali go i uszkodzili mu kręgosłup. Nie wierzę. Nie będzie już grał? Dochodzi do siebie. Nie wiem dokładnie. Andrea przyjaźni się z błyskawicą. Poważnie? Nasza mama zaprojektowała kolekcję, którą firmuje swoim nazwiskiem. Nie wiem, co myśleć o Monice. Ona naprawdę cię kocha i się martwi. Pamiętasz, jak zachowywała się jeszcze niedawno? A jak ty byś się zachował, gdyby twoja żona zostawiła cię dla innego? Na pewno tak samo byś się wściekał. Dziwne, że jej nie kochasz. Wam się nie udało, ale znam wielu, którzy zrobiliby wszystko, żeby z nią być. Serce nie sługa. Twoje serce kompletnie zwariowało. Dlaczego nie zapomnisz o Lucy i nie wrócisz do Moniki? Zastanów się. Tak, byłoby dla ciebie najlepiej. Co ty wygadujesz? Popełniłbym największy błąd mego życia. Dlaczego? Dlaczego? Z jednego tylko powodu, bo jej nie kocham. W naszym przypadku wchodziłaby w grę tylko przyjaźń. Umowa stoi. Idź teraz do kadr podpisać dokumenty, powołaj się na mnie. Oczywiście. Nie muszę mówić, że w pracy nie tolerujemy alkoholu. Nie chciałbym mieć problemów z szefem.
Piję dla przyjemności. Nie jestem uzależniony. Ładnie powiedziane. Wykorzystam to kiedyś. Dosyć o moich problemach. Niepotrzebnie to rozdrapuję. Jesteś młoda i ładna. Na pewno znajdziesz kogoś, kto cię doceni. Nadal spotykasz się z Juliem? Wiem, że jest dla mnie za młody, ale uwielbiam go. Przyjaźnimy się. Jest bardzo przystojny. Nie wiem, jak długo to potrwa, ale póki trwa, będę korzystać. Słusznie. Zrobisz coś dla mnie? Spytaj Julia, co mówi o mnie Diego. Czułabym się spokojniejsza, wiedząc, że nie chowa do mnie urazy. Lepiej już pójdę. Tata będzie zły, jeśli dowie się, że jesteś ze mną. Nie musisz się bać. To bez sensu. Chodźmy do kina albo do baru. Jeszcze pomyślę, że nie lubisz być ze mną sam na sam. Na pewno już ci się nie podobam. Nie o to chodzi. Bardzo mi się podobasz. Więc nie bądź taka spięta. Kochamy się i chcemy ze sobą być. Daj się ponieść. Wyłącza się poczta głosowa. Po co jej komórka, jeśli zawsze jest wyłączona? Może się wyładowała. Roberto, nie denerwuj się. Zaraz będzie. Jest ze znajomymi i odrabiają pracę domową. Myślisz, że przełknę tę bajeczkę? Jest z Adrianem. Wiesz dobrze. Jest mi przykro, że zawsze ją kryjesz. Dlaczego pytasz? Dziewczyny bez przerwy o tym rozmawiają. Niektóre spały już ze swoimi chłopcami. Po prostu nie wiem, czy wypada. Jako matka powinnam odpowiedzieć nie, ale prawda jest taka, że w twoim wieku moje przyjaciółki i ja miałyśmy pierwszy raz za sobą. Poważnie? Tak. Powiedz, jesteś dziewicą? Nie. Przestałam nią być, jak miałam 12 lat. Whisky z lodem, poproszę, podwójną. Hernán Duarte, Armando. Dobrze cię widzieć. Chodź, przysiądź się. Dzięki, minęło tyle czasu. Dwie whisky. Fernando posuwa się za daleko. Musimy go powstrzymać. Co mówią prawnicy? To nie ma znaczenia. Musimy rozwiązać problem Fernanda niekoniecznie zgodnie z prawem. Trzeba go zabić. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompany Warszawa, tekst Agnieszka Stefańska-Feszczuk, czytał Zbyszek Moskal.